Elo, elo! Cześć, kolejny elegancki odcineczek z naszej ulubionej gry przeglądarkowej Shakes and Fidget, w której cały czas się coraz bardziej rozwijamy. Przypominam jak zawsze, że link do gry znajduje się w opisie, gdyby ktoś chciał zagrać. A teraz zobaczmy, a nie, myślałem, że tutaj ktoś napisał. Napiszmy, elo, elo! Nagrywam odcineczek! Może akurat ktoś z gildii będzie chciał pozdrowić. No i dobra! I zaczynamy. Zaczynamy naszą przygodę oczywiście od twierdzy. Tutaj te kilka rzeczy sobie zbieram. Ja sobie w ogóle ściszę na głośnikach grę, bo mam strasznie głośno. Siup, 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 to ściszymy. Teraz będzie idealnie. Dobra, chodźmy tutaj poszukać jeszcze diament. I teraz tak, jak tu wygląda generalnie sytuacja z naszą twierdzą? Jak widzicie, nasza twierdza... O, ktoś chyba pozdrowił. Elo, pan Daryn pozdrowił. Napisz w komentarzu, jeśli jesteś. No tak, zobaczmy teraz jak to wygląda. Generalnie tak, kopalnia klejnotów cały czas jest na 12 poziomie, ale twierdza, nie wiem czy już nagrywałem odcinek, ale twierdza ma poziom 19, być może już odcineczek ten widzieliście, ale fortyfikacja teraz też ma 19 poziom i tego na bank nie widzieliście, jest naprawdę, mamy bardzo wysoki poziom fortyfikacji. Teraz rozwijamy kuźnię na poziom 18, tak samo wszystkie nasze jednostki są na 140 poziomie. Jesteśmy po prostu aktualnie niezwyciężeni, po prostu pokonanie nas w aktualnym stanie to byłby naprawdę niesamowity wyczyn. Chodźmy tutaj zbić jakichś lamusów, chociaż troszeczkę z tego co tam mamy. Ten wygląda zadowalający, ale my mamy za mało żołnierzy, tylko zbijemy troszeczkę później. Dobra, teraz podziemie. Zobaczmy, co tu mamy. Troszkę tutaj dusz do zebrania, troszkę złota, wehikuł czasu. Oczywiście, że tak. Myk, elegancko. Mam teraz telefon, cholera, akurat nagrywam. Dobra, cięcie. Dobra, powracam. Musiałem odebrać telefon, ale już teraz jestem. Znowu ktoś tutaj napisał, zobaczmy. Ale takie pytanie, jak będzie The Rzeszów 2, to teraz nagracie też. Nagramy, tylko że The Rzeszów 2. Nagramy, tylko że... The Rzeszów 2 to na 2020 rok zapowiedziane jest co najmniej. O. Więc jeszcze sobie trochę poczekamy. Więc jeszcze sobie trochę poczekamy. Dobra, tak odpowiedzieliśmy. To tak, tak wygląda stan podziemi. Jak widzicie, fajnie jest, ponieważ ekstraktor dusz jest na poziomie 10. Serce ciemności też jest na poziomie 10. Nie wiem, czy to widzieliście. Ale a propos tego ekstraktora dusz, no nie, no teraz ktoś na Facebooku do mnie pisze. No ludzie, dajcie spokój, ja to odcinek nagrywam. Po prostu czasami, jak po złości czasami, jak po złości. No, ale wracając do tematu. Serce ciemności jest na 10 poziomie elegancko i ekstraktor dusz też zrobiłem na 10 poziom. Reszta jest wszystko na 9. Czemu tak? Dlatego, że teraz pomyślałem sobie, że fajnie będzie jak tutaj sobie troszeczkę... Co zrobimy? Troszeczkę ulepszymy tutaj tych wojowników. Ulepszamy tego władcę. To nie? Chcę ich trochę poulepszać, żeby po prostu byli silniejsi. I dopiero jak trochę ich ulepszymy, to dopiero potem będę inwestować dalej tutaj w rozwój poszczególnych sal, co nie, no bo co jakiś czas trzeba jednak tutaj tych wojowników wlepszyć, bez tego oni są po prostu słabi, a czym są lepsi, tym pokonują tutaj silniejszych przeciwników, co nie, spróbujmy teraz tego pokonać bez problemu. Nawyk nasz troll, teraz jest dwóch troli, nie wiem czy ostatnio jak nagrywałem to było już dwóch troli, ale w końcu się przy 9 poziomie pojawiło się dwóch troli, więc już jest tak całkiem fajnie. No i co tu dużo mówić, no? Co tu dużo mówić? I tutaj ich po prostu będziemy niszczyć. Proszę państwa, patrzcie jak tu ich lecimy. Gościu, no i 119 nas pobił. To nie, ja nie jestem pewien jak bardzo levele tych ziomków są, oddziałują tutaj na statystyki, ale jak widać, no cały czas tam chyba jednak dużo tych umiejętności, dużo tego doświadczenia nam brakuje, co nie? Bo nadal przegrywamy z tym 119 poziomem. Chociaż teraz udało nam się wygrać, ale niestety na dzisiaj to będzie na tyle walki. Zobaczmy co napisał pan Daryn, okej, jej The Rzeszów 2, poczekamy, poczekam. No dobra, to poczekacie, co nie? Niestety The Rzeszów 2, zanim wyjdzie, to troszkę minie. Dobra, jeśli chodzi o podziemia, to byłoby tyle, wracamy tutaj. Tutaj wydaje mi się, że też wszystko co stało się zrobić i powiedzieć zostało zrealizowane. Ewentualnie możemy tego spróbować pokonać. I nam się udało elegancko, od razu szkolmy swoich żołnierzy, tych, których straciliśmy w walce. No i aktualnie, jeśli chodzi o stan twierdzy,
To byłoby na tyle. Lecimy dalej, po kolei. Zaczynamy od karczmy, tu kogoś dopokonujemy akurat. Oprócz tego idziemy sobie na jakąś tu elegancką misję. Myk. Teraz tak, do WC. Czy mamy coś co do wrzucenia z do WC? To myślę, że możemy na razie wrzucić. Teraz sobie zachowamy, to będzie dla naszego zwiadowcy ulepszenie. Lecimy dalej. Gabinet magii. Czy możemy coś w gabinecie magii? No na pewno możemy kupić to. Na pewno możemy kupić to. Na pewno możemy kupić to i na pewno możemy poszukać naszych ulubionych eliksirów, które akurat, jako że nagrywam odcinek, to nam się przysłużą. To też tam. O proszę, akurat dosyć szybko padło, więc tutaj sprawa jest dosyć prosta, wyjaśniona szybko. Oprócz tego kupmy zwiększone obrażenia krytycznych, to też sobie weźmy. Znajdę więcej grzybków, a dobra, niech stracę. To nie. Zacząłem swoje nakrycie głowy otrzymać dodatkowe punkty doświadczenia podczas swoich przygód? Oczywiście, że tak, to jest dosyć istotna sprawa, bo mam nowe nakrycie głowy, to tego nie wiecie. Dalej, czy zbrojownia? Możemy ewentualnie pójść do kowale, troszkę rozmontowywać tutaj tych pierdół, żebyśmy mieli większe miejsca w ekwipunku. O proszę państwa, chodźmy jeszcze do pupili. I teraz bardzo ważna rzecz, zdobyłem setny poziom w ogniowym pupilu, zobaczcie, setny poziom. Piękna sprawa, po prostu perfekcyjnie. Tak właśnie trzeba było zrobić, swoją drogą. Dzisiaj jest czwartek, tak? Czwartek? Nie, piątek. Czy w piątek można było zdobyć to w sobotnią noc? Czekajcie, zobaczę, bo tutaj staram się ostatnio wszystkie te pupile zaległe zdobyć. Piątkowy. Czy jest coś w piątek? Znaleźć w środę, to też jest środa. Nie, w piątek niczego nie ma. Tak czy siak, setny poziom, proszę ognia. I tutaj jest ogień. Spróbujemy zaatakować wodą? Dobra, spróbujemy wodą zaatakować, chociaż... I wygraliśmy i ekspimy tuż kolejnego potworka, Inferniksa, ponieważ nasz ogniolot jest już na maksymalnym poziomie, więc to jest bardzo fajny poziom. I tutaj spróbujemy ogniem zaatakować, ponieważ ogniolot jest naprawdę bardzo potężnym. Wbrew pozorom, bardzo potężny jest to przeciwnik, ogniolot. I muszę przyznać, że on tutaj naprawdę, no daje radę, daje radę. Ogień, znowu mamy jakieś przeciwnika z ognia, spróbujmy tym razem zaatakować światłem, niestety nie udało się. Spróbujmy ziemią, też się raczej nie uda. I spróbujmy ogniem, mrok, też się raczej nie uda. No niestety bardzo wysokie poziomy miały, ale nie szkodzi. Tutaj mamy poziom set. I wiecie co zrobimy? I dawno nie robiłem wyzwania środowiskowego pupili. Teraz mamy taki wysoki level, mamy odcineczek, jest to doskonały pomysł i doskonały moment, żeby przeprowadzić właśnie środowiskowy test i spróbujmy pokonać Smokiego. Pokonaliśmy! I przez to, że pokonujemy środowiskowy test, odblokowujemy możliwość odnalezienia nowego pupila i można go znaleźć w zbrojowni. Zaraz my to zbadamy. Jeszcze idziemy dalej zrobić test, co nie? Dawno nie robiliśmy testów, spróbujmy. O, jakiś silny jest taki strasznie, spróbujmy jeszcze raz. Pierniczy, to za potwór. Żeśmy w ogóle nie zadaliśmy chyba żadnych obrażeń. Jeszcze raz spróbujmy. A nie, czym ja go w ogóle biję? Tym. Co za debil, co nie? Ja go biję jakimś gównem. O, teraz lepiej. No, zobaczcie. Zobaczcie teraz, bo ja go zaatakowałem, jaki sobie pobiłem. I teraz go pokonamy, bo ogniolot to jest naprawdę bardzo potężny ptak. Patrzcie, i myk pokonany. Kurde, no karmimy na razie, ten już jest przekarmiony, co nie? Ale patrzcie, odblokowaliśmy kolejnego potwora. Można go znaleźć podczas eventu Skarby Lasu w Maverim. Podczas eventu, co nie? Event to są chyba takie okazjonalne dni. Dobra, lecimy dalej, bo to jest bardzo potężny ten. Być może uda nam się przejść cały test środowiskowy. No tu już mamy silniejszego przeciwnika, ryboga. Ale może akurat. Uwaga! Kurde, nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz, może się uda. Tym razem trochę pominiemy. Nie udało się, spróbujmy jeszcze raz. No niestety, tu już mamy silnego przeciwnika, ale to jest niepowtarzalna okazja, żeby spróbować go pokonać, co nie? Fajnie, będzie odblokować już 17, już mam naprawdę o! Prawie go pokonaliśmy, co nie? Już naprawdę blisko. Kurde, spróbujmy, może się uda jednak. Yes! Pokonaliśmy go! Wow! I jemy jeszcze jeden rybo... Bo jeszcze rybobok jest odblokowany, może walentynki w mieście Propolis, czyli tylko okazjonalnie w jeden dzień można go znaleźć. Niestety czasami takie pupile są. Teraz będzie jakiś rokitek, jest pewnie bardzo potężny, więc pewnie nie mam szans, żeby go pokonać. Już widzę, że to nie nasz poziom. Chociaż... Tak mu całkiem, no nie, źle tutaj zjechaliśmy życie, co nie? Patrzcie, może go pokonamy.
Zabiliśmy go! Kurde, i to za pierwszym razem! Patrzcie, mamy tutaj Sylwestra, Nowy Rok. To są już bardzo rzadkie potwory, co nie? Które można dosyć ciężko jest tutaj je zdobyć, co nie? Ale proszę pracy, ogniolot to jest bardzo potężny, kurcze. Bardzo potężny pupil, co nie? Patrzcie, ile mam tutaj do karmienia pupili. Ja nie wiem, co ja z tym teraz robić mam, co nie? Przecież nie będę karmił tu jakichś tych słabszych. No dobra, spróbujmy pokonać 19, chociaż aż mi się wierzyć nie chce, że tak dobrze nam poszło. O kurde, tego już chyba nie pokonamy. O, ten już jest wymagający bardzo. Mimo wszystko spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Może da się coś zrobić. Na farcie? Albo nie na farcie. Dobra, z tego raczej nic nie będzie. Jest to bardzo potężny pupil. No trudno, będziemy musieli wyekspić widocznie innego pupila na ten setny poziom i wtedy tutaj z tych lepszych spróbować pokonać wyższego stopnia. Tak czy siak, ogniolota mamy na bardzo wysokim poziomie. Spróbujmy teraz wykorzystać jakiegoś pupila tutaj, może na świetle. Mamy 95 poziom tutaj mamy, tego typiarza. Spróbujmy tutaj, tylko 14 przeszliśmy tutaj. Spróbujmy na nim tutaj pokonać, na przykład okołała. Może nam się udać tak naprawdę. Proszę, proszę, i co? Piątek za dnia w moczarach Mary, czyli możemy zdobyć tego nowego. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj nagrywam, kiedy to jest piątek, więc możemy go zdobyć. Wow, ale spróbujmy jeszcze przejść dalej, kurczę, tym pupilem tu naszym środowiskowym. Proszę, jeszcze udało się. Można go znaleźć w krainie Erogenii, wymaga gildia w pierwszej setnej sali chwały. Chwili ukończenia zadania. Ten jest w krainie Erogenii, wymagany gildia w pierwszej setce. No to w tej pierwszej setce to my nie jesteśmy. Tak, zobaczę tak właściwie jak nam nasza gildia. Nie, jesteśmy w pierwszej setce. Ja cię kręcę, to możemy odblokować tego typiarza. Kurde, lecimy dalej, bo naprawdę jest grubo, Rogun. Rogun jest już wymagającym przeciwnikiem, a spróbujmy go pokonać. Może miał lepsze rozdanie, a może faktycznie jest taki potężny. Będziemy musieli kogoś tych zainwestować w takim razie. O, Rogun jest, widzę, że silny jest Rogun. Naprawdę jest to bardzo silny przeciwnik. I coś czuję, jeszcze jedna próba, ale coś czuję, że z Rogunem, no, nie mamy za bardzo szans. Rogun jest za silny. Dobra, ziemia, ziomek z ziemi, nasz, jakoś, jak ty się nazywasz w ogóle? Gdzie tu jest nazwa tego pupila? Troglot, 99 poziom, możesz bić, tutaj też, tylko 14 przeszliśmy. Dawaj typiarzu, niż go. Proszę państwa, ziomek zniszczony i myk, setny poziom, panie. Tego możemy znaleźć w czwartek, czyli widzimy, że dużo dużych pupili będziemy mogli teraz znajdować za dnia. I my, kolejny pokonany, pięknie. Nie mamy już na kogo karmić, znaczy możemy karmić na przykład tego. Ten, nawet wydaje się spoko ziomek, co nie? Masz, trzymaj jabłuszko. Dobra, mamy kolejny, fajny, święta wielkanocne, czyli też bardzo rzadki, czyli tylko święta wielkanocne, to też na jeden raz w roku można tak naprawdę go złapać, co nie? Rzadki bardzo pupil, ale to się ceni. Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze przejść dalej. Proszę, jeszcze odblokowaliśmy kolejnego. Zielone świątki, też bardzo rzadki pupil, tylko w jeden dzień w roku można go spotkać. Dobra, ale dobrze idzie, spróbujmy przejść 17 poziom. O, wymagający, ale możemy go w sumie pokonać, dużo życia mamy tak naprawdę. Dużo życia mamy. Ale on tu widzę, że chyba jest potężniejszy troszeczkę. Spróbujmy jeszcze raz. Już i tak dzisiaj wydałem tyle grzybków na walkę pupilu. Ale wiecie, jest odcinek, to trzeba po prostu pokazać, kto tu rządzi. Dawaj, trzep go. No niestety, go chyba nie pokonamy. Dobra, jeszcze mrok. 86 level co prawda. Ale myślę, że poziom 13 jest jak najbardziej do pokonania. Proszę państwa, ja dawno tego nie robiłem, bo nie chciałem tego to robić poza odcinkiem. Taka prawda, odblokowaliśmy można go środową noc. I patrzcie, teraz będę miał dużo nowych pupili do zdobycia. I proszę państwa, znowu to samo. Znowu kolejny, teraz można go znaleźć w czwartek za dnia. Coraz więcej pupili do odblokowania. Proszę, znowu to samo. Halloween, czyli znowu już taki rzadki pupil, tylko okazjonalny, co nie? Ale nie szkodzi, jeszcze dalej. Donnie John, może się go pokonamy w sumie. No, już tutaj już jest silny, ale może tego jeszcze się uda pokonać. O, to jest już który, to już będzie wtedy, to już ten jest taka. Już jest wymagający, już widzę, że jest wymagający. Kurde, no jest silny.
Ale jest jeszcze do pokonania, bo zobaczcie, jak mało brakuje, co nie? Dobrze rozegranie i możemy to zrobić. Ale kurde, widzicie? Znowu było dobrze rozegrane. Dobra, spróbujemy, da się, damy radę. A może nie damy radę. Kurde, no mało brakuje. Ajajajaj, ale mało brakuje po prostu. No patrzcie, cały czas to samo, co nie? No patrzcie, cały czas brakuje minimalnie. Jajajaj, chyba nie dam rady, za silny jest. Dobra, woda. 91 poziom, też myślę, że tutaj mamy 14. Myślę, że pokonamy tych dwóch. Tak jak myślałem, pięknie to rozegrane. Co nie? Pięknie tutaj żeśmy to rozegrali. Niedzielną noc możemy znaleźć go. Lecimy dalej, tego syrenia też chyba pokonamy. No, to jest takie optymalne. To już chyba będzie, że pewnie rzadszy. Wyspie wymaga pupili w pierwszej setce. Sala chwały lub 4 chwili ukończenia zadania. Pupile w pierwszej setce. Pupile w pierwszej setce to ja niestety nie mam. To jest już ciężkie, żeby zdobyć pupile w pierwszej setce. Bardzo ciężko. Gildie się udało, ale tego się nie udało. Spróbujemy pokonać jeszcze kolejny poziom. I udało się, co prawda. Udało się. Mamy tutaj w osiedlowym gabinecie magii. W osiedlowym gabinecie magii to dosyć, wydaje się, łatwe zadanie do zrealizowania. Spróbujmy jeszcze przejść kolejny poziom. Może się uda akurat. Akurat mam takiego potężnego pupila. Bo widzę, że jest dobry. Ale tu przeciwnik jest chyba lepszy jednak. Dobra, powalczyliśmy sobie ile się dało i naprawdę odblokowaliśmy naprawdę dużo. Dzisiaj wiem, że był ktoś, można go znaleźć, o, może nie, nie. Poczekaj, był jakiś ziomek, który można było znaleźć go w piątek, a dzisiaj jest piątek, co nie? Gdzie on jest? Można znaleźć czwartek, go w... nie, nie, poczekajcie, gdzieś tu może był. O, jest! W piątek w moczarach Mary, co nie? Dobra, idziemy teraz, poszukamy teraz moczary Mary, co nie? Bo to jest tutaj. Musimy znaleźć moczary Mary. Ojo, akurat! Co? Moczary Mary, proszę pana, myk, pomiń. I myk, odblokowany, co nie? Pięknie znaleziony pupil. Lecimy do pupilów, myk. I pięknie pupil odblokowany, co nie? Mamy teraz kolejnego, nowego pupila, w którego być może będzie warto inwestować. Wow, bardzo fajnie. Oprócz tego jeszcze jeden jest do znalezienia w zbrojowni, czyli musi pójść tu. Mi się wydaje, że on gdzieś tutaj musi być do znalezienia. Tak, tak, o jest! Proszę państwa. Udało się. To mogę go wziąć? Halo? Mogę, mogę. Pyk, znaleziony, kupiony. Za grube pieniądze, odblokowane? Odblokowane, co nie? Mamy kolejnego pupila. I myk, tu fajny pupil do inwestowania, czy jest silny? Nie wiem, ale chyba słaby jest, bo ogniolotem go pokonałem. Okej, okay, jeszcze w gabinecie magii jest jeden pupil do odblokowania. To sobie kupimy. I myk, udało się. Jest, jest i pupil. No proszę, no to proszę państwa. Dzisiaj to my chyba jakieś rekordy pobijamy, bo naprawdę no, odblokowaliśmy naprawdę tyle pupili, co niemiara. Jesteśmy naprawdę potężni. Dobra, i tyle jeśli chodzi o rozdział pupili. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo poświęciliśmy czasu na pupile. Jeszcze teraz skończył się te pupili, chodźmy do naszego doktora Buwu tutaj troszkę polosować różne rzeczy. Widzę, że dostaliśmy dodatkowe jedzenie dla pupili. No dzisiaj to kurczę, ci pupile to z nami mają wręcz za dobrze mają, co nie? Żeśmy tu tyle im od serca, żeśmy tutaj ten włożyli im. Może w tego inwestować? Czemu nie? W sumie mogłem... tutaj tego? Dobra, w kogoś musz... Nie, no przecież ten jeszcze był... A nie, on był już najedzony. Tutaj w ogniowego, tego ten jest najedzony niby. No i co tu robić, co nie? Dobra, pupile po prostu... Naprawdę poświęciliśmy mnóstwo czasu dla pupili. Chodźmy jeszcze do gildii tylko zajrzeć. Tutaj się niewiele zmieniło. Cały czas jest mniej więcej tak samo. Gildia tyle. I ostatni etap naszej przygody to są oczywiście lochy. Pójdę na początku tutaj szybko trochę z tym powalczyć. Teraz tak. Zaczniemy od gabinetu magii. Spróbujmy się tym razem dostać, choć wiemy, że raczej będzie ciężko. O proszę. Prawie ją pokonałem. Prawie ją pokonałem. Widzieliście to? Pokonałem kapelusz gadki. Udało się. Wow. I teraz Kwak Agrus drugi poziom. I tu już znowu będziemy pewnie musieli 30 levelów czekać, zanim go pokonamy. Ale udało nam się pokonać pierwszy poziom gabinetu magii. Jestem po prostu... Wow, bardzo dobrym nastroju. 13 piętro. Spróbujemy pokonać kolejnego ziomka 13 piętra. Może teraz się uda. Tak, udało się. Widać, że jednak jesteśmy potężniejsi troszeczkę. Troszkę czasu minęło. I gdzieś tam ten level i te umiejętności pomału rosną.
Silny przeciwnik, silny bardzo przeciwnik, ale nie dajemy za wygraną. Dobra, damy za wygraną, jeden poziom przeszliśmy. Esteros, znowu, dawaj typiarzu. Damy radę, pokonamy go, pokonamy go. Albo i nie. Dobra, jeszcze za tu za silny jest. Niemniej jednak gdzieś tam pomału ten. I no i oczywiście ostatni element, czyli teraz będzie wieża. Na początku zacznijmy oczywiście od ulepszenia naszych typiarzy, bo taką możliwość, mamy dużo pieniędzy, oni dużo levelów wbiuli. Teraz to polepszymy ich tam w miarę możliwości. Na tej dajmy w ogóle diament, ona tu ma diament, ten włóżmy jej, ona tu jeszcze kilka rzeczy ma do uzupełniania, jeśli chodzi o diamenty. Okej, to będziemy musieli zrobić, co nie? Ale wszystko w swoim czasie. Jeszcze tego trochę polepszymy. Też w jakimś stopniu nasi tutaj koledzy się polepszyli. Spróbujmy pokonać tego świętego Mikołaja, może się uda. A, jest, widzicie, więc święty Mikołaj jest wymagający, ale widzę, że już jest na hita prawie. Tam już jest na hita jednego i zaraz go załatwimy. No niestety jest silny. No i pięknie, udało się, piękna sprawa. Pokonany, co nie? Lecimy dalej, misiu, miodokrat. No nie, to oni są silni jednak, nie ma co. Nie ma co, chodźmy jeszcze na strefę mroku, bo na strefie mroku chyba odblokowaliśmy kolejną świątynię zimnej krwi tym razem. No to bylibyśmy głupcem, gdybyśmy nie spróbowali tutaj trochę powalczyć. A widzę, że tu są silni przeciwnicy. Ale dla chcącego nie ma nic trudnego, pierwszy poziom został pokonany. I kolejny poziom też. I kolejny poziom, no nie do końca. I kolejny poziom też. Pięknie, co nie? I upadły mnich, lecimy z upadłym mnichem teraz. O ty typiarzu. Dobra, jest silny. Nie ma co tego bardziej przedłużać. Tornado też dzisiaj nie będziemy się tym zajmować. Zajmiemy się w tym następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek był stricte taki bardziej pod zdobywanie tutaj pupili. Dowiedzieliśmy się naprawdę dużo. A inne tutaj rzeczy to zajmiemy się po prostu innym razem. Bo tych odcinków z Shakes and Fidget na pewno jeszcze trochę będzie. Jak widzicie, w każdym odcinku to się naprawdę rozwijamy. Mkniemy do przodu niczym burza. A teraz tym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się działo, bo było emocjonująco. No i co tu dużo mówić? To byłoby tyle. Elo, elo! I zapraszam was do kolejnych odcineczków. Link do gry w opisie, a teraz jest elo, elo.